Dzień dobry moi mili twardziele i ludzie z Tytanu. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest cyfra 12, bo to 12 grudnia. Jak zapewne widzicie, a w zasadzie nie widzicie, to nic nie zmieni. Podświetlenie w ten sposób. Jest jeszcze ciemno. 6:40. Zakończyliśmy 12 półmaraton. Dzień za dniem. Tematem dzisiejszego odcinka jest długość biegu samotności. Tytuł zgapiłem z piosenki Artura Rojka, długość dźwięku samotności. W tej piosence między innymi on śpiewa, że nawet gdy będę sam, nie zmienię się. No, bieg zmienia, każdy bieg, każdego dnia coś w nas zmienia, ale jest to bieg zwykle właśnie samotności i chciałbym się z wami podzielić takim spostrzeżeniem, bo jak może już wiecie, albo się ode mnie dowiecie, biega się głową. Każdy biegacz długodystansowy wam to powie, że biega się głową. Jesteśmy samotni sami ze sobą. Musimy przywyknąć do tej samotności, nauczyć się tej samotności, nauczyć się siebie. Co się dzieje w tej głowie? Słuchajcie, no, dystans półmaratonu w mojej głowie skrócił się. Jak ostatnio opowiadałem, że mam takie wrażenie, że wychodzę z domu, zamykam na chwilę oczy, otwieram i jestem z powrotem. Poważnie. Tak mi się skrócił w głowie dystans półmaratonu. Wybiegam i za chwilę przybiegam, jestem już z powrotem. Miłego dnia wam życzę i pamiętajcie, bądźcie twardzi, jak zresztą jesteście.